Przedsiębiorcy apelują do prezydenta w sprawie Lex TVN. Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do prezydenta o weto w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Zaznaczyła, że zmiany te pozwolą rządzącym uznaniowo udzielać koncesji nadawcom telewizyjnym i bezpośrednio uderzą w podstawy wolności słowa. Rada Przedsiębiorczości wzywa prezydenta Andrzeja Dudę, aby zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, nazywaną Lex TVN. Fakt, że Sejm przegłosował tę skandaliczną ustawę właśnie teraz, to próba ukrycia rosnących problemów rządu, eksplodującej inflacji, rekordowej liczby zachorowań i zgonów COVID-19, napięć na granicy polskiej i pogłębiającego się konfliktu z naszymi partnerami z Unii Europejskiej, nie mówiąc już o utraconych funduszach pomocowych z Unii, czytamy w przekazanym PAP przez Konfederację Lewiatan komunikacie. Wskazano w nim, że proponowane zmiany pozwolą rządzącym uznaniowo udzielać koncesji nadawcom telewizyjnym i bezpośrednio uderzą w podstawy wolności słowa. Nowelizacja ma uniemożliwić przedłużenie koncesji konkretnemu nadawcy, telewizji TVN, największemu niezależnemu medium, które pozwala sobie na krytykę władzy. Wyraźnie widać, że nie chodzi tu o rozwiązanie jakichkolwiek problemów, lecz o doraźne interesy polityczne, argumentuje Lewiatan. Polscy przedsiębiorcy stanowczo protestują przeciwko zamachowi na wolne media, wolność słowa, demokrację i własność prywatną, podkreślono w komunikacie. Radę Przedsiębiorczości tworzą Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Musines Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego. Sejm opowiedział się w piątek przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, mającą na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 rok przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nie przekraczającym 49%. Tak skonstruowane przepisy uniemożliwiają amerykańskiemu koncernowi Discovery posiadanie większości udziałów w grupie TVN. Wcześniej w piątek uchwałą Senatu, przy sprzeciwie opozycji, zajęła się Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy.